Temat naszego spotkania miał lekko zwariowany tytułik, czyli jak żyć, żeby nie zwariować. I podejście, które mieliśmy dotychczas, opierało się najpierw troszeczkę na nie tyle na definicji ani wariactwa, ani życia, tylko na takiej fenomenologii tego wszystkiego, czyli w jakich sytuacjach życiowych używamy tego słowa wariuję albo nie chcę zwariować. To jest raz. I dwa, co się zwykle dzieje? Raz, że używamy to pochopnie. Dwa, uważamy wtedy, że sytuacja, która się dzieje akurat, czy stać się może, doprowadza nas, i tu kończy się właściwie film naszej świadomości. Doprowadza nas, i teraz używamy słowo wariactwo, nie precyzując ściślej, co to właściwie jest i o co się właściwie może stać. Czyli, jeżeli popatrzymy się na to z życia, to często nasz rozwój kończy się w tym momencie, w którym kończy się nasza świadomość. A nasza świadomość kończy się już nie w wielkich duchowościach, tylko kończy się też w tym momencie, gdzie nam brakuje słów na opisanie tego, co się dzieje. A nie będziemy mieli tych słów na opisanie tego, co się dzieje, jeżeli nie będziemy mieli obecności, żeby zostać i zobaczyć, co się stanie, jak się stanie to, co nie chcemy, żeby się stało. Czyli te wszystkie teorie i różnego rodzaju warsztaty na temat rozwoju osobistego zwykle są tak ustawione, że staramy się zrobić coś, żeby było w cudzysłowie dobrze czy przyjemnie. Czyli często właściwie kupujemy sobie ominięcie czegoś albo kupujemy skuteczniejszą metodę niż te dotychczasowe na ominięcie jakiegoś przeżycia. I to niekiedy się udaje. A ponieważ całe nasze społeczeństwo jest raczej nastawione na, nazwijmy to dyplomatycznie, na ominięcie czy omijanie, lub aktywnie rzecz biorąc, na stwarzanie takich warunków, w których nie pojawia się to, czego nie chcę, a tworzy się to, co uważam, że być powinno. Miarą tego, co nie chcę, i miarą tego, co być powinno, jest pewnego rodzaju uczucie, ale ono nierzadko bywa niezbyt precyzyjnie określone, tylko jako coś danego, zrozumiałego dla wszystkich. Czyli mamy nie tylko tożsamość indywidualną, ja lubię, tylko wychodzimy z założenia, że w pewnych społeczeństwach komunikacja opiera się na tych samych założeniach. I to tak jest, bo inaczej nie byłoby komunikacji. Czyli komunikacja właściwie funkcjonuje względnie dobrze w społeczeństwie, w którym te same wartości są podzielane, uznawane jako cel lub uznawane jako coś do uniknięcia. Dlatego struktury czy komunikacja z różnymi środowiskami bywa niekiedy nie tylko trudna, ale i niemożliwa. Ponieważ są one oparte na innych wartościach i to, co dla mnie jest dobre, prawidłowe, przyjemne, to dla tych osób może być zabronione, niedobre, groźne itp. Itd. Czyli to jest jedna rzecz. A więc patrzenie się teraz na zewnętrzną część, czyli patrzenie się na to, co się dzieje i jak to uniknąć lub zmienić, to jest jedna perspektywa, ale my się w tym kierunku nie patrzymy, tylko patrzymy się akurat w tym warsztacie troszeczkę w kierunek, dlaczego ja w pewnych sytuacjach cały czas mam wrażenie, że jak się stanie to, albo zostanie dłużej to, co się dzieje, to wtedy ja zwariuję. Na czym polega to zwariowanie? Czego ja się boję? Co się może stać? Czyli ten brak tej obecności właściwie powiększa możliwość, że nic specjalnie się nie zmieni, bo ja, jeżeli nawet nie mogę zmienić tej sytuacji lub nie mogę zmienić tego, co się dzieje, lub tego uniknąć, to zamykam się i kończy mi się percepcja, która opiera się na obecności. Żeby coś doświadczyć, muszę być obecny. A żeby to doświadczyć głębiej i nawet zrozumieć troszeczkę, co się dzieje, o co chodzi, to muszę być dłużej obecny, żeby to coś mogło się po prostu stać. I ja dopiero z biegiem czasu, albo nawet po fakcie, mógłbym to jakoś uporządkować.
I niestety często mamy po fakcie właśnie przeżycia w stylu, a widzisz, to było wtedy tak i tak i tak, a teraz wiem, że to wcale nie było tak. Albo, a to się wtedy pomyliło, a gdyby było, a co by było, a ja musiałem, bo nie mogłem, bo inaczej, bo. Tak? To znaczy się, że w chwili obecnej, jeżeli coś się dzieje i my to używamy, czy uważamy za dobre, lub uważamy za problematyczne, to jest w chwili obecnej w odniesieniu do tej miary, którą ja w tej chwili jestem w stanie zaoferować tej rzeczywistości. Czyli ja ją po prostu utożsamiam, tą miarę. A to jest płynne. Czyli nie możemy i nie znajdziemy chyba żadnych reguł, które na stałe pomogą nam. Tylko jesteśmy troszeczkę bardziej zmuszeni zobaczyć i spojrzeć głębiej w naszą tożsamość. Jak myśmy się ustawili, jak my się ustawiamy, co uważamy, że jesteśmy? I wtedy konfrontacja z rzeczywistością może znaleźć przynajmniej lekkie zrozumienie, dlaczego w pewnym momencie jest nam niby dobrze, a w pewnym momencie jest nam niby źle. To jest punkt jeden. Punkt dwa jest, jeżeli patrzymy się właśnie na sposób naszego ustawienia się, na sposób tworzenia tożsamości, to nie jest to tak, że ja tworzę tożsamość, tylko że ja jest tożsamością. Czyli to nie jest, że dziecko się rodzi, czyli już jest jakieś ja i to ja z biegiem czasu robi się. Tylko to ja powstaje i tożsamość i ja w moim użyciu i w moim słownictwie jest identyczne. Czyli tożsamość powstaje, a ona nie powstaje w jakimś wakuum, tylko ona powstaje cały czas jako odpowiedź i próba organizacji świadomości w konkretnych warunkach życia. A konkretne warunki życia zaczynają się ciążą i wczesnym dzieciństwem, czyli bardzo dużą interakcją opartą na kompletnej zależności niemowlaka czy dziecka od środowiska. Czyli żyjemy w kompletnej zależności, czując instynktywnie, że bez pomocy osoby tak zwanej dorosłej nie jesteśmy w stanie przeżyć. Na początku godzin, a później może paru dni, ale nie za dużo. I nie tylko obecność fizyczna w sensie, że ktoś mi da coś do zjedzenia, ale też i postawa i obecność, powiedzmy taka świadoma, kochająca, uczuciowa, w tym procesie jest bardzo ważna, ponieważ niestety po przykrych przypadkach i wypadkach i doświadczeniach wiemy, że same karmienie dziecka jest zupełnie niewystarczające, żeby doszło do rozwoju osobistego. Wręcz przeciwnie, to jest może być i przyczyną śmierci, i wczesnej śmierci. Także proces tworzenia się tożsamości jest skomplikowany. I jest to interakcja z środowiskiem, a nie tylko, że ktoś po prostu będzie tym, kim jest. My nie wiemy, jaki ktoś będzie i jak on się ustawia i dlaczego, ponieważ jest to szybkie, nieświadome i nieświadome często też naturalnie i dla otoczenia, które robi i żyje i działa tak, jak robi i żyje. A więc mimo to w tej wielkiej takiej, powiedzmy, przestrzeni, gdzie jest, która jest, powiedzmy, dosyć skomplikowana, zrobiliśmy taką mały kroczek, taką małą próbę ustawienia tego wszystkiego w takim malutkim schemacie, żeby przynajmniej taka mała mapka. I prośba jest, żeby tą mapkę nie używać do klasyfikacji, do szufladkowania siebie lub osób, tylko po prostu, żeby troszeczkę móc się znaleźć, tak jak na mapie, która nigdy nie zastąpi pejzażu. A więc z pewnej fenomenologii życia praktycznego można rozróżnić trzy typy osób, czyli osoba, która organizuje się, nazwijmy to, w sposób aktywny. Czy tożsamość organizująca się w sposób aktywny. Jest to tożsamość, która musi coś robić. Ona robiąc, czuje się stabilnie. Ona się stabilizuje robiąc i robiąc to sama. To znaczy, jest to tożsamość, która chce być samodzielna. Z różnych wyników wczesnego dzieciństwa być może to zdanie takie, ponieważ było jak było, a nie było zbyt dobrze, no to ja tobie zrobię sam. Sama. A więc ta tożsamość samodzielna jest tożsamością, która żyje i nakręca się dzięki celom. Ta osobowość, ta tożsamość zawsze będzie miała jakiś cel.
zawsze musi coś zrobić, zawsze się jej wydaje, że jeżeli to i to zrobi, to dopiero wtedy będzie dobrze. Ale kończąc to, automatycznie podsuwa ci się następna rzecz, która jeszcze jest do zrobienia. Także proces ten się nigdy nie kończy, bo jego zadaniem nie jest zakończenie czegoś, tylko jego zadanie jest poprzez robienie, bycie w ruchu i w ten sposób tworzenie stabilizacji poprzez utrzymanie się w ruchu. To jest tak jak jazda na rowerze, że jedziesz i póki jedziesz, wszystko jest stabilnie. Jak zaczniesz jeździć za wolno, to zaczynasz się kiwać. A ponieważ nie masz doświadczenia, że możesz siąść z roweru, także boisz się, że się majgniesz i znowu dodajesz gazu. A więc ta sytuacja jest dosyć klasyczna i ta osobowość, tak jak wszystkie, mają naturalne swoje plusy i swoje minusy, ale to nie znaczy, że minusy to jest coś, co trzeba unikać, tylko że jeżeli ta osobowość jest bardziej świadoma, to wtedy jest, powiedzmy, przeżywanie tej tożsamości i jej skutki w interakcji z innymi tożsamościami są bardziej pozytywne, a jeżeli nie, to one są bardziej destrukcyjne dla siebie samych i często i dla otoczenia. Tak więc ta osoba potrzebuje mieć cele i jest w tym sensie bardzo aktywna, ale też ta osoba nie tylko potrzebuje mieć cele, ale ona potrzebuje mieć sukces, ponieważ dojście do celu jest sukcesem, a sukces jest tym momentem, że czujemy się nagle, przynajmniej przez moment, jako gdzie mamy zagwarantowany sens życia, że zrobiliśmy coś i coś zrobiliśmy dobrze i mamy rację bytu przez to. Możemy być zauważeni, możemy być pochwaleni. W tym momencie jest dobrze. Tylko ten moment jest niestety niezbyt długi i znowu wiemy, że za 2-3 dni, tydzień, dwa, znowu większość zapomniała o tym i zaczynamy nowym projektem, żeby był nowy sukces. A więc dla tej osoby życie jest aktywnością, jest dążeniem do, jest osiąganiem, jest naturalnie z drugiej strony niebezpieczeństwo, że ta osoba może być nie tylko ambitna, ale ona może być też w pewnym sensie bardzo podatna na stres, ponieważ nie odczuwa się i innych i cel uświęca środki, czyli ona sama, jak i wszyscy inni, są środkiem do celu. Czyli niebezpieczeństwo polega na braku wyczucia i odczucia rzeczywistości i potrzeb innych, no i ofiarowanie ich pod cel. Swój własny, chociaż on często w osobach bardziej wykształconych ukazywany jest jako cel ogólnie dobry. Także często ta osoba nie używa przyimka ja, tylko mówi my. My potrzebujemy, my powinniśmy, jest to dobre. Mowa jest nie w osobie pierwszej, tylko w liczbie mnogiej, albo uogólniającej. I to sprawia wrażenie, jeżeli jakby tu nie chodziło o cele osobiste, tylko o nadrzędne, zrozumiałe dla wszystkich, nie wymagające wytłumaczenia. To jest jeden typ. Drugi typ osobowości jest tak zwana pasywna, która nie jest zaprzeczeniem tej aktywnej, tylko to jest osoba, która organizuje się znowu, żeby zaspokoić pewnego rodzaju braki, ale w sposób bardziej pasywny. Czyli jak symbolem pierwszej byłby chomik biegnący w tym kółeczku cały czas, tak symbolem tej dwójki jest raczej taka ofiara. Ta osoba chce osiągnąć to bycie zauważonym, chce osiągnąć bycie kochanym, żeby dostać to, co jej się należy niby, ale kreując się na ofiarę, to znaczy się w gorszym wypadku ta osoba będzie starała się poprzez tego typu kreacje zwrócić na siebie uwagę i skłonność innych do zajęcia się mną. To jest ta część ta negatywna. Z drugiej strony ta osoba jest bardziej dokładna, ona jest bardziej analityczna, ona pracuje spokojnie i długoterminowo. Ona jest krytyczna, ponieważ ona nie chce specjalnie zmian i ich nie potrzebuje, ona chce być zauważona jako jest i dlatego ten sposób, powiedzmy, bycia osoby pasywnej może być troszeczkę inaczej zrobiony, znaczy ustawiony. I w tym sensie ten typ tej osoby
jest też w zależności od tego, jak świadoma ona jest. Jeżeli jest świadoma, to może być krytyczna. Jeżeli jest nieświadoma, to może być blokująca lub małostkowa, zamiast byciem dokładnym. Także tutaj te widełki też są bardzo duże w zależności od świadomości. Ale są to osoby bardzo potrzebne też i w życiu to nie jest, że ta pierwsza jest lepsza, ta druga jest gorsza, tylko dla wielu zadań aktywny się mniej nadaje niż ta osoba pasywna, która dla wielu zadań takich długotrwałych jest lepiej predysponowana na przykład niż ten tak zwany aktywny. No i ta trzeci typ, który jest ani pasywny, ani aktywny, tylko nazywam go hedonistą, to jest osoba, która organizuje się nie uczuciowo, nie racjonalnie, tylko instynktywnie, czyli jeszcze bardziej archaicznie, czyli ta tożsamość opiera się bardziej na lubię, nie lubię, chcę, nie chcę, podoba mi się, nie podoba mi się. I to podejście jest impulsyjne, ono może być bardzo kreatywne, może też być bardzo takie spontaniczne, ale może być też i chaotyczne, i może tam dojść do nieobliczalności w sensie, że niewyrachowania, że dla pewnych zadań wymagających odpowiedzialność lub przeczekanie czy przepracowanie takich momentów bardziej rzemieślniczych, że tak powiem, a nie artystycznych, to może to pewne osoby odstraszyć, które znowu szukają powiedzmy przyjemności i to względnie szybko. Także ta osoba znowu jest bardzo ciekawa, ponieważ ona poprzez swój instynkt ma bardzo fajne, bezpośrednie dojście do wielu rzeczy, które są lub mogą być, lub mogą się dziać, ale jeżeli nie jest zbyt świadoma, to jej będzie bardzo trudno wdrążyć to w rzeczywistość. To znaczy się być utalentowanym na przykład muzycznie, a zagrać koncert na skrzypcach między jednym a drugim jest po prostu ciężka praca. A ta dyscyplina niektórym się udaje, wielu się nie udaje. Także jest dużo utalentowanych osób, ale jest mało osób, którym udało się z tego zrobić też i coś. Przelać to po prostu na język muzyczny, czy język jakiejś konstrukcji, czegoś, co potem jest też i widoczne, i użyteczne dla większości. Te trzy typy, osób odpowiadają też trzy płaszczyzny energetyczne w nas, czyli ta kwestia raczej brzucha, instynktu, ta kwestia nazwijmy serca, czyli uczuć, i kwestia głowy, czyli rozumu. Czyli osoba aktywna jest osobą bardziej ustawiającą się rozumowo, prawidłowo, nieprawidłowo. Osoba druga, pasywna, ustawia się bardziej uczuciowo. Czyli coś jest dobre i złe, a nie tylko prawidłowe, nieprawidłowe. A ta trzecia ustawia się bardziej lubię, nie lubię. I to lubię, nie lubię jest bardziej nie tylko instynktywne, ale bardziej i subiektywne. Podczas gdy dobre, złe już jest troszeczkę bardziej obiektywne. Ponieważ dobre i złe jest już tak coś uogólnionego. A prawidłowe i nieprawidłowe jest najwyższy stopień abstrakcji w tym wszystkim, czyli jest jeszcze wyżej niż tylko odczucie, bo coś może być w tym momencie nieprzyjemne, na przykład lekarstwo jakieś, a mimo to może być prawidłowe. Tak? Czyli dziecko to nie lubi, tak? Może być nawet na początku złe, ale mimo to na dłuższą metę może być tak prawidłowe, czy terapia X. Także to jest wyższy stopień abstrakcji, powiedzmy to w ten sposób. I dlatego tutaj ci hedoniści, jeżeli są niezrefleksjonowani i nie mają dojścia do tych innych stopni, myślą bardzo szybko, właściwie tylko o sobie, tak? W tym sensie, bo ja lubię. Jak ja lubię, to robię, a jak nie lubię, to tego nie robię. I to jest taki właśnie dosyć wczesny sposób bycia, podczas gdy tym racjonalnym znowu się wydaje, że żyją w kompletnie obiektywnym świecie, co też nie jest prawdą. Ale zdolność, naturalnie coś ziarenko prawdy w tym jest, ale to nie jest cała prawda, bo naturalnie mamy też dzięki myśleniu zdolność zrobienia z tego, co ja lubię, to, co jest i prawdziwe. Tak? I to często naturalnie te osoby też potrafią retorycznie zrobić. A więc mamy trzy podziały
które są bardziej emocjonalne, instynktywne lub racjonalne. Dlatego spotkanie się tych naszych, powiedzmy, ustawień osobistych, tych tożsamości z tak zwaną rzeczywistością nigdy nie będzie obiektywne. Nawet spotkanie z inną osobą nigdy nie jest obiektywne, bo jak ja mówię do kogoś, to jest nieprawidłowe, a ktoś jest bardziej hedonistyczny, to on usłyszy, że ja to coś nie lubię. Ale to nie jest to samo. A jeżeli ja będę coraz silniej naciskał na to nieprawidłowe, to ktoś może zrozumieć, że ja go nie lubię, już nie tylko to, co on robi, tylko ja go nie lubię. A więc to, co ja mówię, a to, co inna osoba słyszy, jest bardzo silnie uzależnione od sposobu tworzenia tożsamości, a nie, że istnieje jakiś obiektywizm, że to, co ja mówię, jest zawsze prawdziwe. Nawet w językach takich jak matematyka, która przynajmniej na pewnych pułapach stara czy uchodzi za tak zwaną naukę ścisłą, czy coś, co jest ewidentne, 2 razy 2 jest 4, to argument 2 razy 2 jest 4 dla kogoś, który jest bardzo zakorzeniony jako hedonista, mimo to nie jest żadnym argumentem, bo powiedział, a co mnie to obchodzi? Tak, odpowiedź na to może być zupełnie właśnie nieracjonalna, tylko emocjonalna albo, tak? I te sytuacje są dosyć klasyczne, że właśnie wtedy dochodzi do dużych spięć, ponieważ dla kogoś na tym poziomie jest niezrozumiałe, dlaczego ktoś tego tak jasnego nie widzi, nie rozumie lub nie może przyjąć do wiadomości. I to jest dosyć ciekawy fenomen i my go też nie wiem, czy go zrozumiemy, ale przynajmniej nie rozwiążemy go tak prosto, ponieważ, jak powiedziałem, my nie mamy tożsamości, tylko my jesteśmy tożsamością. Czyli ten sposób organizacji to jest to, czym jesteśmy, a nie to jest jedna z wariacji, którą sobie możemy wybrać, a mamy ich tyle. Będąc tym, zmiany w nas nie zachodzą po prostu o tak, bo mi się to podoba. I dlatego jest tak trudno się zmienić, bo to, czym jesteśmy, jest nawykiem, nałogiem. To jest strasznie silne. My tym jesteśmy. I my możemy sobie wyobrazić, że moglibyśmy być inni. Ale to jest po prostu tylko i wyłącznie wyobrażenie, a nie taka prosta możliwość. Czyli niekiedy staramy się i to nam wychodzi, że tam sobie na gwiazdkę weźmiemy założenie, że czy na Sylwestra, że w tym roku będzie to i to inaczej, ale każdy z nas wie, jakie to jest fajne, za 2-3 tygodnie znowu będzie jak było w większości wypadków. Tak? Dlatego zmiana być może nie polega na tym, żebyśmy chcieli, żebyśmy byli inni, tylko żebyśmy zaczęli zrozumieć się, jacy jesteśmy, być może dlaczego tacy jesteśmy, co z tego przynależy do przeszłości, i żebyśmy o wiele bardziej świadomie obchodzili się z tym, jacy jesteśmy, po pierwsze, żeby nie ulec tej destruktywnej części naszej tożsamości, która działa wtedy, jeżeli jesteśmy po prostu nieświadomi i nieobecni w tym, co robimy, i wtedy to się łamie. To już jest jeden punkt. A drugi punkt naszego możliwego rozwoju to jest, ponieważ każdy z nas ma co najmniej każdy z nas ma te trzy aspekty w sobie, czy chcemy, czy nie. Także duża część rozwoju polega na tym, żeby sobie uświadomić istnienie i postrzeganie rzeczywistości też poprzez te inne aspekty naszego sposobu postrzegania. To znaczy, że ja nie tylko się patrzę, czy coś jako jedynka na przykład, czy coś jest prawidłowe, czy nie, w związku z jakimś celem, czy w związku z jakimś planem, tylko jak się ja czuję, albo inni się z tym czują, albo czy to lubimy, czy nie, na przykład. Tak, tylko, czyli zmuszanie się lub innych do robienia czegoś, czego na przykład na dłuższą metę nie lubimy, byłoby ciekawe, niezbyt konstrukcyjne. Albo praca z ludźmi, dla których coś jest bardzo ważne wtedy, jeżeli oni to lubią, albo uważają to za dobre, albo boją się tego, że to jest złe w kontekście ich wartości, ale ja to uważam za prawidłowe, też będzie bez skutku.
Dlatego tutaj wtedy mamy bardzo dużo takich zdesesperowanych akcji naszych, związanych właśnie z przygazowaniem w naszym sposobie bycia, w naszej tożsamości, co wymusza u innych silną kontrreakcję. Bo jest co innego, jeżeli ja jestem takim aktywnym i mam do czynienia też z osobą aktywną i ja mówię, to jest prawidłowe, ktoś mówi, nie, to nie jest prawidłowe, to przynajmniej między tą samą typem osoby może wywiązać się dyskusja racjonalnie rzeczowa i może wygrać ten, kto ma lepszy argument. Bo powiedzmy, dyskusja, czy nazwijmy to ta walka, czy konfrontacja jest na te same, walczymy tymi samymi narzędziami, czyli na przykład na argumenty. Ale jeżeli ja rozmawiam z kimś, kto ustawia się inaczej i argument mój jest racjonalny, a argument innej osoby jest emocjonalny, to wtedy zabawa się kończy. Dzisiaj w gazecie czytałem takie fajne zdanie, że 90% kłótni zaczyna się podniesieniem głosu o pozostałe 10%. Czyli ta rzeczowa historia w kłótni to jest 10%, a 90% jest na przykład emocjonalny sposób mówienia o tej rzeczy. Czyli ja mogę się zapytać, o, dlaczego się spóźniłaś, ale ja mogę się też powiedzieć, znowu się spóźniłaś. I mamy zupełnie co innego. Albo mogę też powiedzieć, o, spóźniłaś się i też jeszcze nie był atak, a ja mogę to inna oktawa niżej czy oktawa wyżej i jest to zdanie zupełnie inaczej dla danej osoby. Tak? Także to nie ma szans, żebyśmy tak prosto po prostu wyłączyli emocjonalność w zależności od stanu, w którym się znajdujemy. Dlatego pytanie, kończąc teraz ten krótki spacer, pytanie naszego spotkania, jak żyć, żeby nie zwariować, wymaga od nas o wiele większej świadomości i, o pierwsze, zakorzenienia w świadomości i znajomości naszej tożsamości. Musimy być bardziej świadomi, czyli obecni, podczas gdy żyjemy jak żyjemy. Bo jeżeli nie, to jest wszystko automatyczne. Czyli kłótnia potem jest, powiedziałaś. Nie, nie powiedziałem. No jak nie powiedziałeś? Przecież ty krzyczałaś na mnie. Jak nie krzyczałaś na mnie? Przecież ja się tylko zapytałem, czy stwierdziłem tylko, że przyszłaś za późno. No ale. Tak? I rozumiecie, to jest... Naturalnie osoba racjonalna nie zauważy, że powiedziała to głosem krytykującym, bo ona tylko będzie pamiętała, że powiedziała, że się spóźniłaś. Ale sposób, w jaki to zostało powiedziane, tak, jest dla innej o wiele coś ważniejszego niż sam fakt rzeczowy. No i już mamy problem. Tak? I dlatego to mamy samo w szefie, z szefem w pracy, jak ty przyjdziesz i szef ci powie, o, pan się spóźnił, a ty jesteś jedynką, to powiem, tak, przepraszam bardzo, był wypadek, nie do przewidzenia i musimy. Rzeczowo. Ale jak to jest dwójka, on ci powie, pan się spóźnił, no wie pan, to się nigdy nie stanie, że się tłumaczyć. Nie wyjaśnić dlaczego, tylko tłumaczyć się. A to już jest zupełnie coś innego. A trójeczka niezrefleksjonowana, jak to powie, znaczy nie powie, bo może się boi, ale pomyśli, czego on się znowu mnie czepie. No, bo co w tym jest, tak? 5 minut więcej czy 5 minut mniej. Rozumiesz, to jest zupełnie inne podejście do tego, chociaż pada teoretycznie to samo zdanie. Dlatego obcowanie z tą tak zwaną rzeczywistością według mnie wymaga głębszego zainteresowania się samym sobą i bycia obecnym przy egzekwowaniu własnej tożsamości, a nie uważanie, że to wszystko jest normalne, obiektywne i każdy to zrozumie i każdy wie, o co chodzi. Czyli większość naszej komunikacji werbalnej, jak i nonwerbalnej jest niestety mechaniczna i większość naszych akcji i reakcji jest też mechanicznych na rzeczywistość i dlatego jest trudno o rozwój osobisty i dlatego w większości wypadków w takich punktach kluczowych naszej osobowości, jak i punktach kluczowych rzeczywistości potrzebujemy niekiedy dekady, żeby troszeczkę się zmienić. A w międzyczasie powtarzamy ten sam błąd, czy dostajemy znowu
Znowu cios. A nam się cały czas wydaje, że to inni, albo że znowu takie życie jest trudne i w tym sensie. Tak więc teraz przechodząc też i do praktycznych rzeczy, możemy na to spojrzeć, mam nadzieję właśnie troszeczkę bardziej świadomi, na początku przynajmniej, co jest niby takim hamulcem, bo teraz człowiek się kontroluje, ale tu nie chodzi o kontrolę, tylko tu chodzi o, czy ja czuję co, czy ja czuję, jak ja to mówię, na przykład ten aktywny. Nie co mówię, tylko jak to mówię. To już by było dużo. A osoba o innym konotacji, czy ona nie tylko czuje, jak to mówi, tylko może się wysilić, też zrozumieć, czy ta inna osoba to w ten sposób, to uczucie może złapać, czy muszę to wytłumaczyć inaczej. A nie wziąć pod uwagę, że to jest tak jasne, bo ja się tak czuję i wszyscy powinni po prostu wziąć to pod uwagę. Że to tak jest i obiektywnie i wymaga to pewnego zachowania w samym sobie, a nie właśnie wytłumaczenia albo samoodpowiedzialności za własne uczucie. Także jest duża możliwość konfrontacji z rzeczywistością i właśnie duża możliwość bez znajomości samego siebie i innych mieć takie życie na patelni, w sensie no jeszcze troszeczkę i zwariuję i pęknę i przypalę się. Także musimy wiedzieć po prostu, jak już jesteśmy na tej patelni życia, gdzie jest przycisk gazu, że go można, to wszystko można regulować i nic się nie musi przypalić, jeżeli jesteśmy obecni. Tak? I możemy zobaczyć, co i jak, w jakiej temperaturze może się podsmażyć, ale nie musi, albo kiedy się to przypali, albo kiedy właśnie się w ogóle nie dogotuje. Ale to jest znajomość, jak i świadomość tej całej sytuacji, a nie siedzenie na patelni i czekanie, że to może samo z siebie minie, przejdzie, albo będzie lepiej, albo ktoś zapomni, albo nareszcie się zmiłuje nade mną. Także samoodpowiedzialność i znajomość chodzą w parze z sobą. Ja nie mogę być odpowiedzialny bez wiedzy. To jest bardzo trudne, tak? Bo to wtedy sobie też coś wyobrażam pod fakt. Czyli konkret, wiedza, precyzja i odpowiedzialność są bliźniakami, które rozwijają się chyba równolegle. Im większa wiedza, tym większa odpowiedzialność, im większa odpowiedzialność, tym większa wiedza. Czyli jedno z drugim i to jako droga zarówno do rozwoju osobistego, jak i droga do ćwiczeń duchowych.